pewnością w tej chwili po pierwszym przejeździe jest czwarty, ale do drugiego ma tylko śladowe z części sekundy. To po prostu witam serdecznie, witamy i dajemy sygnał do startu. Jacek Soborski ma bardzo blisko po pierwszym przejeździe był drugiego i trzeciego zawodnika. Jestem przekonany, że znając jego charakter i dynamizm będzie walczył o podium i to o te najwyższe. I robi spokojny, duży nawrót, konie są uspokojone, żadnego problemu, dojeżdża do bramki startowej i jak już widać, od razu rozpoczyna w takim lekkim galopie, ale to się dopiero rozpoczyna. Teraz konie już idą ostrzej, galop się wyciągać zaczyna i następna przeszkoda numer 2 i numer 3, przejechane prawidłowo. Na razie jest czysty przejazd pod ich, jednak to była teraz ta trzecia przeszkoda wrzucona, jest jedna piłeczka, ma być 5 sekund karnych, na kolejnych przeszkodach jest czysto. I teraz zawodnik zbliża się do przeszkody numer 7, którą w galopie, w dużym tempie pokonuje na wszystko. Przeszkoda numer 8, spokojnie, ale jest rzutka, czyli kolejne 5 sekund. Przeszkoda numer 9 na czysto. 10 przeszkoda na czysto, 11 również. I zawodnik zbliża się do wieloszłonowej takiej 12 czystej. Okazuje się, że konie są spokojnie. Tutaj tak spokojnie sobie na niewielkiej odległości samolot lądował. One nawet nie zareagowały, także myślę, że nie było żadnych kłopotów. W związku z tym myślę, że pan Jacek nie będzie tutaj reklamował nic. Zresztą zobaczymy. Następną mamy przeszkodę numer 13. Kolejne człony B, już zaraz będzie C, D. E, a członem F będziemy zakończyli tą przeszkodę stacjonarną wielokrotnie. Od nich zmierza się do przeszkody F ostatniej. I te wspaniałe konie ruszają w ostatnią, przedostatnią prostą na przeszkodę numer 14 i po wolcie w lewo na 15 i będą kończyły na bramce. I tak jak powiedziałem, wolta była ostra. Dynamicznie na przeszkodę 15 i jeszcze pewnie bardziej dynamicznie na bramkę.